Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jan Koszucki i zapraszam Państwa na kolejny odcinek szkolenia online przygotowanego przez Dom Aukcyjny DESA Unikum na temat inwestowania w sztukę. Dziś będę opowiadał Państwu o mniej typowych inwestycjach, ale związanych z rynkiem sztuki. O fotografii, o planszach komiksowych i o designie. Fotografia jest jednym z najbardziej uniwersalnych mediów artystycznych. Wielu artystów wykorzystuje fotografię jako dodatkową dziedzinę swojej twórczości. Jednak w świecie rynku sztuki ma ona pozycję dość ambiwalentną. A to dlatego, że kolekcjonerzy ponad wszystko cenią sobie unikatowość. A w przypadku fotografii unikatowość nie jest taka oczywista. Aby uniknąć tego dylematu, fotografowie już w latach 80. zaczęli ograniczać edycje i podpisywać swoje fotografie. Jeżeli fotografia nie ma podpisu albo pieczęci autora, to lepiej unikać zakupu takiego obiektu. Najbardziej poszukiwanymi są odbitki wykonane bezpośrednio po zrobieniu fotografii, nazywane vintage'ami. Negatywy zachowywane są przez fotografa, który gwarantuje, że nie będzie rozszerzał edycji w tym samym czasie. W 2013 roku padł aktualny rekord. Fotografia The New Jeff Koons z 1982 roku została sprzedana za kwotę prawie 9,5 miliona dolarów. Sprzedaż ta zdetronizowała poprzedni rekord aukcyjny z 2011 roku, kiedy to za niemal 4,5 miliona dolarów została sprzedana 3-metrowa fotografia Andreasa Górskiego przedstawiająca rzekę Ren. Prace polskich fotografów można nadal kupować w nieporównywalnie niższych cenach. Zwróćmy uwagę na kilka ikonicznych nazwisk. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Prace Witkacego od lat utrzymują się stabilnie na rynku fotografii. Pojawiające się na aukcjach osiągają kwoty co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Roman Opałka. Artysta, dla którego fotografia była dopełnieniem pracy nad obrazami liczonymi. Była to akcja wymyślona od początku do końca. Autoportret w powtarzalnej pozie, ubiorze, kadrze, którego unikalność zagwarantowana została dodatkowo przez włos artysty dołączony do każdej pracy. Od kilku lat w rynku fotografii wiodącą rolę mają kobiety. Ceny liczone w milionach dolarów regularnie uzyskują pracę Cindy Sherman. W Polsce najwyżej cenione są przedstawicielki nurtu awangardy lat 70. i 80., takie jak Natalia LL czy Ewa Partum. W grupie uznanych fotografek znajdują się również Aneta Grzeszykowska i Katarzyna Górna. Fotografie są kupowane i doceniane przez kolekcjonerów na całym świecie. Są ciekawą i przyszłościową inwestycją. Nieodwołalnie osiągnęły rangę pełnowartościowych dzieł sztuki, czego dowodem może być fakt, że jesienią 2018 roku Victoria and Albert Museum otworzyło Centrum Fotografii, niemal dwukrotnie powiększając powierzchnię ekspozycyjną przeznaczoną na fotografię. Kolejna nietypowa inwestycja, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, to plansze komiksowe. Mówimy o oryginalnie ręcznie wykonanych rysunkach, które były podstawą do druku komiksów. Na przygodach wielu z tych postaci wychowały się całe pokolenia. I to właśnie
wartość sentymentalna wspomnień powoduje, że kolekcjonerzy są gotowi czasem zapłacić duże pieniądze za tego typu dzieła. W Polsce rynek plansz komiksowych jeszcze niedawno był niszą. Dopiero od kilku lat organizowane są aukcje i powstają galerie promujące plansze komiksowe. Najbardziej rozwinięty jest rynek plansz komiksowych we Francji, gdzie wiele dużych domów aukcyjnych z powodzeniem organizuje licytacje plansz komiksowych. I to właśnie do planszy z francuskiego komiksu o przygodach Tintina należy aktualny rekord cenowy na poziomie 3,5 miliona dolarów. Najważniejsi polscy twórcy komiksów to Grzegorz Rosiński, Bogusław Polch, Tadeusz Baranowski, Janusz Chrysta, Henryk Chmielewski czy Mieczysław Wiśniewski. Najwyższe sprzedaże polskich autorów pochodzą z rynku francuskiego. To plansze Torgala, rysowane przez Grzegorza Rosińskiego, który od ponad 40 lat narysował przeszło 36 albumów o przygodach tego przybysza z gwiazd wychowywanego przez wikingów. Pojedyncze prace z tego cyklu kosztują nawet do 50 tysięcy euro. Grzegorz Rosiński i Bogusław Polch siedzieli w jednej ławce w liceum plastycznym. Bogusław Polch w 1993 roku stworzył komiksową postać z powieści Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmina. Ta sama, która doczekała się niesłychanej popularności dzięki ekranizacji polskiej i amerykańskiej, a przede wszystkim znajomości na całym świecie z gry komputerowej. Wcześniej Bogusław Polch stworzył postać Funky Kowala, który był właściwie pierwszym komiksem w Polsce skierowanym do dorosłej grupy czytelników, wzorowanej na twórczości komiksowej z Europy. Kolejna legenda komiksu to Tadeusz Baranowski, którego powstacie jak Wódz Wielki Niepokój czy Profesor Nerwosolek towarzyszyły nam w latach 80. i 90. Na początku lat 50., kiedy zaczynał tworzyć Henryk Jerzy Chmielewski, wydawanie komiksów było w Polsce zakazane. Dopiero w 56. roku, kiedy zmieniła się władza, mógł on zrealizować swoje marzenie o rysowaniu komiksów. Stworzył historię obrazkową trzech przyjaciół: Romka, Atomka i niesfornego szympansa Tytusa. Został prekursorem, aż czasem najbardziej rozpoznawalnym i kultowym polskim autorem komiksów, zwanym Babcim Chmielem. Przez lata powstało 30 ksiąg przygód Trójki Przyjaciół, powielonych w łącznym nakładzie kilkunastu milionów egzemplarzy. W 2015 roku narysowany przez Chmielewskiego oryginał okładki 20 księgi został sprzedany na aukcji za ponad 80 tysięcy złotych. Pojedyncze prace z Tytusów regularnie osiągają ceny kilkunastu tysięcy złotych. Jednak cały czas większość, nawet najbardziej rozpoznawalnych plansz komiksowych, można kupić nawet za kilkaset złotych. Polski komiks niewątpliwie ma przed sobą intrygującą przyszłość. Wysoka jakość artystyczna tych dzieł oraz wciąż niewielkie ceny dają poczucie dużego niedowartościowania w porównaniu do cen osiąganych na świecie. To niewątpliwie świetna perspektywa inwestycyjna. Wzrost świadomości i wzrost powszechnego zainteresowania kolekcjonerów
To zjawisko, które obserwujemy także w trzecim obszarze, o którym chciałem Państwu dziś opowiedzieć. W 2011 roku zorganizowano w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawę Chcemy być nowocześni, w której zaprezentowano najwybitniejsze przykłady polskiego powojennego wzornictwa przemysłowego. Porcelana, ceramika, tkanina czy meble z lat 50. i 60. zachwyciły publiczność bogactwem, nowoczesnością, niezwykłymi formami. Zaczęto poszukiwać porcelanowych figurek, pater, dekoracyjnych wazonów, początkowo na pawlaczach i w piwnicach, z czasem na rynku kolekcjonerskim wśród staroci czy też w internecie. To spowodowało spektakularny wzrost ich cen. Kolejne lata zaowocowały kolejnymi wystawami i publikacjami. Spośród przemysłowej produkcji są też takie serie, które są w mniejszym nakładzie, które są w innym wybarwieniu, które były odmienne od standardu. To właśnie one stały się białymi krukami poszukiwanymi przez kolekcjonerów. Znakomitym przykładem wzrostu cen mogą być wyniki ostatniej aukcji designu w Desie Unicum, na której aż 5 figurek Lubomira Tomaszewskiego wylicytowanych zostało w cenie powyżej 10 tysięcy złotych. Modę i wzrost zainteresowania obserwujemy także w przypadku obiektów wykonanych ze szkła. Początkowo dotyczyło to wyrobów wykonanych w hutach w Kotlinie Chłodzkiej, gdzie pracował Zbigniew Chorbowy. To projektant, który już za życia był bardzo doceniony i uznany. Do dziś jest klasykiem gatunku. Doczekał się wielu wystaw, katalogów, by choćby wspomnieć wystawę w Gdyni w 2014 roku. W ostatnich latach odbyło się wiele takich niewielkich wystaw muzealnych, na których przypominani byli inni projektanci szkieł, jak choćby Sylwester Drost i jego żona Ryka. Ceny szkieł poszybowały w górę. Co ciekawe, rzadkie formy, krótkie serie, nietypowe wybarwienia w tych seryjnie produkowanych obiektach mają niekiedy wyższe ceny niż szkła unikatowe. Oczywiście kolekcjonerzy zbierają szkła autorskie. Te unikatowe osiągają dziś najwyższe ceny i niewątpliwie te ceny będą rosły. Znakomitym przykładem mogą tu być szkła wykonywane przez Michała Diamenta, który krótko żył i tylko przez kilka lat tworzył. Ceny za jego autorskie obiekty osiągnęły już przedział między 10 a 20 tysięcy złotych. Na koniec trzeba wspomnieć o ceramice. W powojennej Polsce działało wiele niewielkich spółdzielni produkujących wyroby ceramiczne. I wiele z nich kojarzyło się z kiczem i było kompletnie poza zainteresowaniem kolekcjonerów i instytucji muzealnych. Tak było choćby z przedmiotami z wytwórni ceramiki Steatyt w Katowicach, prowadzonej przez Zygmunta Buksowicza. Jednak tylko do momentu pojawienia się w 2011 roku opracowania Barbary Banaś Polski New Look i wystawy zorganizowanej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 2015 roku. Po tym ceny ceramiki wystrzeliły w górę. Podobne zjawisko widzimy wśród obiektów produkowanych przez spółdzielnię Nieprzyjaźń we Włocławku, czy spółdzielnię Kamionka w Łysej Górze, czy spółdzielnię Rzut w Toruniu. Można zauważyć, że zarówno w przypadku designu, jak i w poprzednio omawianych dziedzinach jest zależność między wzrostem cen a rozwojem świadomości kolekcjonerów, wystawami
i kolejnymi publikacjami. Dlatego, że nasi twórcy tworzyli świetne obiekty, natomiast nie są jeszcze dobrze rozpoznawalni. Dowodem, że wypromowany polski design ma swoją cenę, może być sprzedaż pierwowzoru fotela Romana Modzelewskiego. To model doskonale znany także na rynku zagranicznym. Nie dziwi więc wylicytowana kwota 80 tysięcy złotych. Proszę Państwa, szukajmy świetnych fotografii, komiksów czy designu. Warto je kupować, zanim trafią do Victoria and Albert Museum, bo wtedy będą już kosztować krocie, a to tylko kwestia czasu. Serdecznie Państwu dziękuję i zachęcam do zainteresowania inwestycjami również w tę mniej oczywistą sztukę.